Dzień dobry, szanowni widzowie. Oto mój wiersz, zarecytuję go. To nie jest mój wiersz, ja go recytowałem na Akademii Szkolnej z okazji 8 marca. To mogła być czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej w Owieczkach. To jest w gminie, wtedy była gromada klonowa. Wiersz ten znalazłem, tak samo jak i drugi, który wam za chwileczkę powiem, w Gromadzie Rolnik Polski. Nazywa się Ukłon na 8 marca. Ach, wy kobiety, co nas kochacie, dziś już wierzymy, że duszę macie. Kobietę spotkasz w każdym resorcie. Przoduje w pracy, przoduje w sporcie. Słuchaj jej lotnik, dźwig czy paleta. Nawet już w kosmos lata kobieta. Trzy węgły w domu trzyma na barkach i pod pantofle męża niekiedy. Kobieta, anioł, baba, plotkarka. Źródło radości naszej i biedy. Macie wywady, macie zalety, takie od wieków były kobiety. Ale kochajcie nas do starości, bo chłop bez baby nie ma wartości. Dziś od młodzieńca, męża i starca przyjmijcie ukłon w dniu 8 marca. A to będzie na skraju wsi. Proszę bardzo, jaką dużą publikę mam. Aha. A teraz, proszę państwa, będzie wierszyk pod tytułem Na skraju wsi. To było tak. Na skraju wsi mieszkał kowal, co rycerskości dla bab hołdował. Tej płaszcz przytrzymał, tej podał ramię, innej sprawunki zaniósł pod bramę i tylko jednej wśród kobiet grona nie nadskakiwał. Była to żona. Wszystko. Recytowałem ten wierszyk, proszę państwa, zawsze na Akademii z okazji dnia 8 marca w Owieczkach, w szkole podstawowej, nie pamiętam, może w Klonowej też. W Gromadzie Rolnik Polski ojciec wtedy taką gazetę komunistyczną, rolniczą prenumerował i go gdzieś znalazłem, chyba Tadeusz Różewicz, jak już się nazywał, on to wybrał. Bardzo mi się te wiersze podobają. Szkoda, że ja na takie wiersze nie wpadłem, a ja może to inni. Dziękuję bardzo i proszę sobie je wziąć, utrwalić.